Witajcie na kanale Marek 8630. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie typowo sportowym. Dzisiejsze media włoskie podały, że Robert Lewandowski miałby rzekomo w następnym sezonie zagrać w drużynie Interu Mediolan. Podały także, że w następnych derbach Mediolanu Lewandowski miałby się spotkać z Piątkiem. Ta rywalizacja byłaby bardzo ciekawa, co prawda. Na dzień dzisiejszy Robert Lewandowski w Bundeslidze, zagrając 22 mecze, strzelił do tej pory 13 bramek i ma drugie miejsce w kwalifikacji strzelców. W Serii A pierwsze miejsce zajmuje Ronaldo z 19 bramkami i 22 mecze. Krzysztof Piątek strzeli co prawda jedną bramkę mniej i zagrał jeden mecz mniej, czyli 24. Na piątym miejscu w Serii A znajduje się nasz trzeci napastnik z Napoli, Arkadiusz Milik, który na dzień dzisiejszy ma zdobytych 14 bramek i meczy zagrał do tej pory 22. Tak więc dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami, tak jak powiedziałem wcześniej, czy to są po prostu spekulacje, czy nie spekulacje, czy Lewandowski przeszedłby do Serii A po tym sezonie, czy jednak to są kłamstwa, stek wzdur. Zadzwonię do swojego kolegi, który też się interesuje piłką nożną. Już właśnie do niego dzwonię i zobaczymy, co on, jak, w jaki sposób on wypowie się na temat przejścia ewentualnego Roberta Lewandowskiego do Serii A. Tak więc za chwilę telefon dzwoni. No siemanko, kolego Łukaszu, jak tam słychać, co tam u ciebie? Słyszałeś nowe spekulacje na temat przejścia Roberta Lewandowskiego do Serii A? A coś tam mi się odbiło o uszy. Tak więc, jak myślisz, czy to jest prawda, co podaje Gazeta dello Sport? No, według mnie to są spekulacje tylko prasowe. Aha, tylko spekulacje prasowe, nie myślisz? Nie widzę Roberta Lewandowskiego w Serii A, także... Aha, czyli to myślisz, że to może po prostu będzie stek bzdur tak zwany? Tak. No bo na dzień dzisiejszy ci powiem, że Robert Lewandowski... Aha, na dzień dzisiejszy... No... Aha, dobrze. Tak więc ja ci powiem, że na dzień dzisiejszy Robert Lewandowski zagrał 22 mecze w Bundeslidze, a strzelił tylko 13 bramek. Czy nie myślisz, że Piątek, grając w w Serii A, na 24 mecze strzelił 18 bramek? Nie myślisz, że Lewandowski tam by sobie dał spokojnie radę? Dobrze, a teraz jeszcze chciałem się Ciebie spytać o mecz z 23.03.2019, czyli to jest mecz Austria-Polska. Jakim wynikiem się ten mecz może skończyć? 3-0 dla Polski. 3-0 dla Polski, myślisz, tak? A myślisz, kto wyjdzie w pierwszym składzie polskiej reprezentacji w ataku? Oczywiście wyjdzie Piątek z Lewandowskim. A co myślisz o Miliku? Co myślisz o Miliku? Piątka i trzeci Milika z wolnego 85. Aha, no dość, kurde ci powiem. Na plus, jak dla ciebie. Myślisz, że Polacy wygrają? No po ostatnich meczach, no nie wiem. No ja myślę, że wygramy 1-0 przynajmniej. No ale po bramce Kuby Błaszczykowskiego, który wrócił do Wisły Kraków, tak myślę. A z kim teraz tam wasz ulubiony Leszek gra? Bo to dzwonimy do Poznania, co prawda? Halo? Tak? Z kim tam Leszek w tej kolejce gra? Arka Gdynia. Aha, no to czyli mamy 3 punkty. Czyli wy macie. Tak. Oczywiście. Oby tylko nie wywalili na wałki, tak? Tak. Tak więc dziękuję ci, Łukaszu, za tą całą sondę. Miejmy nadzieję, że ten filmik przyniesie nam dużo łapek w górę i oczywiście dużo subskrypcji. Tak więc dzięki, okay, Łukaszu. Wszyscy łapki w górę. Wszyscy łapki w górę. Dzięki, na razie. Nara.
No tak więc widzicie, ekspert z Poznania mówi, że wygramy 3-0, a Lewandowski nie przejdzie do Serii A. Tak więc dzięki Wam bardzo, dawajcie łapki w górę, subskrypcje też są mile widziane. No i oczywiście oglądajcie dalsze odcinki tego kanału. Cześć, na razie.